Razem z panią Krystyną Szumilas, Barbarą Nowacką i Kingą Gajewską obnażyłyśmy kłamstwa kuratoriów i kłamstwa ministra Czarnka. I w tej chwili rozumiem, że minister Czarnek szuka różnych odejść, żeby obalić oczywistą oczywistość, że Lex Czarnek oparty jest na kłamstwie. Pan Czarnek coraz to zmienia narrację. Pamiętamy, że mówił o tych licznych organizacjach, które interweniowały w sprawie zmiany prawa, czyli Lex Czarnek. Sprawdziłyśmy te organizacje, okazało się, że są to same organizacje praktycznie kościelne, czyli nie rodzice, tylko różne chorągiew świętego Maksymiliana i tak dalej. Z drugiej strony okazało się, że jak już odwiedziłyśmy wszystkie kuratoria i sprawdziłyśmy czarno na białym, jak wygląda rzeczywistość, się okazało, że rzeczywiście w skali całego kraju tych skarg jest 27, w 6 lat ponad 41 tysięcy placówek, to teraz pan Czarnek wymyśla ustne skargi. W jaki sposób, ustny ci rodzice narzekali tym kuratorom, wydzwaniali do nich? Zauważmy jedną rzecz, że nawet jeżeli byłaby anonimowa, ale rzeczywista skarga, to kuratorium ma obowiązek podjąć działania. W związku z tym powinny być nie dokumenty z samej skargi, ale powinny być dokumenty pokontrolne, czyli sprawdzające to, co się stało ze skargą rodzica. I my takie dokumenty też badaliśmy. I ten wynik 27 nie dotyczy tylko pisemnych skarg rodziców, tylko dotyczy wszystkich skarg rodziców, po których kuratorium podjęło działania i rzeczywiście stwierdziło uchybienia. Mam wrażenie, że minister Czarnek bardzo by chciał, żeby jedni rodzice, ci rodzice na przykład, którzy są związani bardzo silnie z różnymi organizacjami fundamentalistycznymi, takimi jak Ordo Iuris, zdecydowali za wszystkich pozostałych rodziców, jakie zajęcia powinny mieć ich pociechy.